Witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale, na którym za chwilę będziemy zastanawiać się, jakie przełożenie ma zmiana klimatu, zmiana środowiska, ekologii na nasze życie, a przede wszystkim na nasze portmonetki. Proszę Państwa, tutaj media mainstreamowe pomijają takie, takie wiadomości, na przykład z Jakucka i okolic, gdzie temperatury tam 35, 49, a nawet... Odnotowano 62 stopnie rekordowy minus w okolicach Jakucka, ale tak jak mówię, te informacje nie docierają do nas z mediów mainstreamowych, natomiast mówi się cały czas o zagrożeniu, ociepleniem klimatu, zagrożeniu tym, że zbyt dużo wydalamy dwutlenku węgla, który wpływa na ocieplenie tego klimatu, który w przypadku właśnie takim będzie dla nas bardzo niedobry. Osobiście twierdzę, że ocieplenie klimatu byłoby dla nas znakomite. Przypuszczam, że jest bardzo dużo ludzi, którzy też są takiego zdania, ale jeżeli ktoś coś takiego mówi, jest teoretykiem spiskowym, proszę Państwa, mainstream nie chce ludzi, którzy chcą żyć w cieple. Chcą ludzi, którzy walczą o zimniejszy klimat na naszej kuli ziemskiej, czy na naszej tam płaskiej ziemi, już nieważne. W każdym razie, jeżeli komuś się podoba ocieplenie, jest, jest, no, przeciwnikiem, co tu mówić, numer jeden rządowej propagandy, czy nawet takiej propagandy już globalnej. Jakie to będzie miało przełożenie niebawem na nas, ta propaganda właśnie, ten terroryzm, bo tak można to nazwać, terroryzm klimatyczny, którym zalewa się nas i chce nas się zmusić do pewnych działań, a aby ten, aby ten klimat się zmienił. Zaraz zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na nasze, na nasze portmonetki. No ale póki co jeszcze parę zdjęć, proszę Państwa, z Kanady. Chyba kilkanaście dni temu przeszła tam szalona e, fala zimna, moróz niesamowity, pozamrażane domy, czegoś takiego jeszcze nikt tam nie przeżył. Ale to oczywiście też jest według, według mediów, Tutaj e, głównego ścieku to też dowód na to, że jest coraz cieplej i trzeba coś zrobić, aby to się zmieniło. W międzyczasie, proszę Państwa, ta fala gorąca no, pochłonęła przeszło 1500 sportowców, e, dostało zawału serca. To też według mainstreamowych, proszę Państwa, mediów jest wynikiem Ocieplenia klimatu, który powoduje atak na serce. Takie to proszę Państwa jest wytłumaczenie oficjalne tych niesamowitych zgonów, które obserwujemy wśród młodych, młodych sportowców. No, a co nas czeka, proszę Państwa? Wchodzimy na jedną taką z większych platform internetowych, gdzie można coś kupić i sprzedać eBay. eBay, podobnie jak Amazon, tutaj wchodzi bardzo dużo ludzi, bardzo dużo e, mm, korzysta, aby pozbyć się czegoś, aby coś kupić tanio. I proszę zobaczyć, co tutaj nam eBay zaproponował. Zobaczmy tu na górze. Widzicie, tutaj na górze pojawił się taki znaczek, i tam pisze CO2. Konto, twoje konto CO2, ile zużyłeś dwutlenku węgla, korzystając z tej platformy? Proszę Państwa, eBay zaczyna liczyć kilogramy tej, kilogramy, które zużyliśmy. Ja tutaj mam na swoim koncie 500, 500, przepraszam, 757 kilogramów za jeden kilogram. Proszę Państwa, muszę coś tam zapłacić. I aby wyrównać to konto. Aby to konto wyrównać, żeby wyszło na zero, muszę zapłacić, proszę Państwa, 17 euro. Oczywiście jeszcze nie muszę, ale ten system już jest gotowy. I tutaj piszę czarno na białym, jeżeli chcesz wyrównać konto, musisz zapłacić 17 euro. Tam za, kilogramów, za kilogram nie wiem ile to wychodzi, ale tak to wygląda, proszę Państwa, ta... E, ta platforma już jest gotowa do odpalenia. Przypuszczam, że mm, widzicie tutaj, jeszcze raz pokażę Wam na górze, na górze zaraz zobaczymy, jeszcze raz podniosę, bo troszkę źle pokazałem. Tutaj na samej górze CO2 konto, które zostanie niebawem y, uaktywnione i podobnie będzie przypuszczalnie na innych platformach. No i proszę Państwa, na przykład oglądając taką Suzy y, na YouTubie, Będziemy na pewno wydalać bardzo dużo CO2. YouTube pewnie też niebawem każe mi płacić jakieś bajońskie sumy za to, że mogę pooglądać Suzy. Bo jak mi obliczą, ile kilogramów CO2, proszę Państwa, zużyłem, to mi odechce się Suzy wycieczek do Meksyku i oglądania YouTube'a mam takie wrażenie. Chcą po prostu nas. Obłupić z pieniędzy pod przykrywką zmian klimatu, który według mnie, no co tu dużo mówić, raczej się oziębia, ale to nie ma znaczenia. Każdy powód jest dobry, aby wziąć i skasować, proszę Państwa, ta obłudna narracja z tym ociepleniem klimatu przez nas. Ja mam, proszę Państwa, być tym winowajcą, bo zużyłem według eBaya 700 kg. Bez, nie zużyłem, ale wydaliłem 700 kg CO2, to pewnie za tą zuziznę będę musiał zapłacić jakieś ciężkie tysiące. Tak to będzie. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale oni chcą, aby tak to wyglądało: żebyśmy za wszystko płacili pod, pod pokrywką oczywiście jakichś zmian klimatycznych. No. Nie wiem, nie wiem ilu jeszcze musi się ludzi obudzić, aby zrobić porządek z tą klimatyczną, proszę Państwa, ekologiczną sektą, która straszy nas końcem świata i jeszcze za to sobie chce płacić.